co? Tańczyć chcę dzisiaj z tobą, patrzysz tak nałogowo za mnie. Nie złość na złoto, zamieniam złość na złoto. Napijmy się za młodą szynkę. Podam jak słowo w życiu jest wszystko po coś, co? Co? Cześć, witajcie z tej strony Rolki Podkarpacie V2. Ja was witam dzisiaj bardzo serdecznie na naszej serii Bambry. I jest ze mną mój sąsiad Ząbek. Dobry dzień. Jest i również z nami sąsiad Kasper. Dziwię. Witam bardzo serdecznie. No i witamy w tym tygodniu. Już dzisiaj wrzucam ten odcinek w poniedziałek, nagrywamy go w niedzielę. Wreszcie udało się, uda się nam coś nagrać może. Bo na razie zapowiada się tylko jeden odcinek na poniedziałek. Zapraszam na odcinek, który był w niedzielę do Ząbka. Kukuryta, kiszonka oczywiście. A my dzisiaj będziemy sobie działać z akcją gnojówka, wywóz gnojowicy oraz tam później, jak się jeszcze będzie chwilę czasu, to pojedziemy sobie łopryskać rzepok. Więc co, my zasiadamy do masa, jak widzicie, masę już tutaj chodzi, rozgrzewo się. Tutaj już jedną beczkę sobie przed chwilą napumpowałem. Napumpowałem sobie beczkę. Więc co, my wsiadamy do masejka i jedziemy wozić gnojóweczkę. Ponieważ dawno tej akcji nie było na moim kanale. Chciałem ją dzisiaj zrobić, bo sam dawno nie woziłem gnojowicy. W tym sezonie chyba nie razu jeszcze. Chociaż nie wiem, chyba woziłem na samym początku sezonu, na wiosnę. Tylko nie nagrywałem tego. A teraz chciałem to nagrać, więc tak to wygląda. Dzisiaj, jak możecie zauważyć, albo i nie zauważycie, mam trochę inną grafikę, słabszą, trochę słabszą grafikę. Zmieniłem sobie, bo wkurzały mnie troszkę lagi, za każdym razem jakieś tam lagi były widoczne. Obsiad? A muzykę wyłączyłeś? Wyłączyłem. To dobrze. Bajka, że pamiętam o muzyce. Także no, my lecimy sobie na pole. Jedziemy sobie na pole z... Właśnie na łąkę, po prostu na łąkę. Ja włożę tą gnojowicę na łąkę, bo tutaj chciałem na pola niby po ściernisku, ale nie będę tego robił, ponieważ tutaj pójdzie obornik. A potem będziemy siali na tych polach mniejsze kukurydze. Jedynie co, to mogę na pole numer 103 wywieźć gnojowicę, ale to pewnie jeszcze pod koniec sezonu zrobię. Ale masz tu w sumie chwastów spalonych, matko bosko. Nie no, bajka, bo już opryskałeś, nie? Ale matko bosko, jak wielkie. Opryskałem tam przed chwilą. Jakie one wielkie. Tak, pojedziemy sobie tutaj na ten kawałek. Trawa już troszeczkę minimalnie urosła od czasu, jak A gdzie sobie... nasz rzepok? Chwasty? No... To nie wiem, co ty tu masz, rzepok na 80. A, no to rzepok, no. One tam opryskałem, no. Także wiesz. Ustawiamy sobie GPS-a. Zapomniałem, jak go się używał nawet. No tak, nie? 10 metrów tutaj mamy. Klik, cyk. I dobra. I bajunia. Lecimy z koksem. Ajojeju. 12 na godzinę. Może będziemy sobie tak jeździć. Wystarczająca prędkość, mi się wydaje. Okej. Na razie muszę się skupić na tym ustawieniu GPS-a, żeby w miarę prosto to wyszło. Ale raczej... wyszło. Wyszło. Dwa razy klikłem i wyszło. Także co, my sobie nawozimy bez podwójnej dawki, chociaż niby mógłbym włączyć tą podwójną dawkę, żeby była, ale nie ma to sensu, ponieważ że... na tym polu mamy już jedną dawkę nawiezienia. Tak jest. I teraz powiedzmy, że teraz wywiozę te... nawiozę to całe pole teraz i będzie potem stóweczka. Dobre, no. No, jak widzieliście widzowie w ostatnim odcinku Ząbka, na który serdecznie zapraszam, no to działaliśmy sobie tam z kukurydzą na kiszonkę u niego. Dość fajnie tam poszło to, bo...
250 ton, o, okay. 250 ton, we dwójkę woziliśmy, tam trochę, poubijaliśmy też. Dzień dobry. Także bardzo fajna akcja. U mnie kukurydzy na kiszonkę nie robię, ponieważ nie potrzebuję aż tyle kiszonki. Szczerze mówiąc, mogłem zrobić, ale do jednego silosa takiego małego to się nie opłaca robić. Więc nie opłaca się sieczkarni tutaj pchać do mnie. A kiszonki mam zrobione 300 coś tysięcy litrów chyba. To zrobiliśmy ze zbioru traw. Nie pamiętam dokładnie, ale na pewno trochę zrobione, nie? Chyba za duża prędkość. Pojedziemy te 7 na godzinę, jak do tej pory jeździliśmy, bo strasznie wolno to ucieka z tej beczki. A, ty rozlewasz. Tak, tak. Także tak to wygląda. Co zrobiłem poza odcinkiem? Poza odcinkiem powiem wam, że sam nie pamiętam, bo to było 2 tygodnie temu, kiedy nagrywaliśmy ostatni odcinek. Dwa no, tygodnie? Zbiór traw żeśmy dokończyli, nie? No to ten zbiór traw to tam swoją drogą, ale co jeszcze? No, wywiozłem wapno z tego, co mi tam w głowie świta. Wywiozłem wapno na pole numer 140, 25 i 15 chyba tak, bo te trzy pola wymagały wapna. A miałem okazję, żeby wywieźć wapno, no to wywiozłem. A nie chciałem już tego nagrywać, bo to taka szybka akcja, można powiedzieć, bo te trzy pola to takie niewielkie. Więc tak to wyglądało. Tutaj sobie pojedziemy, jeszcze poprzeczniaka tam zrobimy, ale to już chyba trzeba będzie drugą beczką zrobić. O, widzę tam... Kto to się sieczkarnią jedzie? A ja nie wiem. A to chłopaki może jadą. Ale po co? No ja nie wiem, no może jadą kosić do kogoś, no hopy, co? No możliwe, że jadą, no. No bo u nas to już skończone, tam jedynie co to jeszcze u Kaspera zostało, ale to u Kaspera to jeszcze pewnie się sieczkarnia zjawi. No jak widzicie, sieczkarnia teraz pojechała, ale do chłopoków jakichś innych. Więc tak to wygląda, nie? U Kaspera jeszcze nie zrobiona kukurydza, ale miejmy nadzieję, że jak najszybciej się to zrobi. Ja tam się ino przepiąłem od samozbierającej do beczki i to momento. Jak widzicie, mamy też 1 września, godzinę 12.57, więc taka pora na gnojowicę, no trochę taka nietypowa. Bo teraz na trawy, no to powinienem na wiosnę włożyć, ale tyle co ja mam w gnojowicy teraz, i tak mi nie starczy na wszystkie łąki, więc prawdopodobnie na wiosnę tak czy siak będę woził na łąki tą gnojowicę, bo nazbiera mi się, a tą gnojowicę, to mi się nazbiera od teraz, to co ją wywiozę, no to będzie pewnie na pola po kukurydy, bo kukurydę będę wszystko robił na ziarno, nie będę robił na kiszonkę, więc ziarnówki trochę będę miał w tym sezonie do sprzedania. Z tego się bardzo cieszę, bo kukurydza fajna sprawa, kukurydza na kiszonkę, na ziarno. A jeszcze w dodatku jest taki plus, że mam swój kombajn. Przystawka ma dojechać za jakiś miesiąc, prawdopodobnie dostałem wiadomość, że ona za jakiś miesiąc będzie, czyli akurat na październik. Więc będzie w sam raz na właśnie żniwa kukurydzy. Także no, sąsiad, mi się tak sąsiadowi Ząbkowi już dupy nie będę zawracał z tymi właśnie... z tą właśnie ziarnówką. Czy mi się wszystko nagrywa? Nagrywa, pani. Bym się wystraszył, że mi się nie nagrywa. Ale... Szczęście. Po co ja się rozglądam, jak ruch drogowy mają włączony? Tego nie wiem. Ja nie wiem. Jakbym tak z przyzwyczajenia. Ale ruch drogowy wyłączyłem, bo... To jest taka seria, że... Człowiek chce robić wszystko tak... w miarę szybko. No i też już jest taki trochę większy sprzęt. Jak się wydupisz w coś, to jest pewne. Krawężnik. Krawężnik to już bajka, bo to już się przyzwyczaił człowiek, że... no. Że wiszysz na płocie, tak? Że wiszysz na płocie. Ostatnio właśnie na kukurydzy na kiszące to działaliśmy sobie właśnie u Ząbka. Jechałem za nimi i miałem takiego laga, że wylądowałem prawie, że w rowie, nie? Ale to prawie, prawie. Jakoś jeszcze wyratowałem, nie wiem jak, ale jakoś dałem radę. Więc bajunia. Jedziemy sobie już drugą beczką, w miarę to szybko idzie na pompowanie. Także no, słyszałem też o takim modzie ostatnio. Manual... Co to było? Tak.
Co? Manual, co, to co się podczepia węże. Żeby nam pompować do beczki. Manual. Manuka system. O, manure system, nie manual, tylko manure no, system. No właśnie, też mówię, że na pewno nie był manual, więc... No, na serii gospodarzy mi się wydaje, że ten mod będzie wgrany. Jak sobie, ej, jak będziemy pamiętali o nim. W 22 jest? Tak, mi się wyszedł. Wydaje, że chyba nie ma. Nie, wyszedł, jest na modhubie. A to już wyszedł jakiś czas temu, nie? Tylko... Tego co widzę, to nikt go nie używa. Nie wiem, może on ma jakieś błędy. Potestować potestujemy pewnie. Ja potestuję, zobaczymy co i jak. Są i czad. Może wgramy sobie na serii gospodarza, bo na tej serii to nie ma sensu na razie już się bawić w takie coś. Co tam chciałeś? Zapraszam do mnie. Na co? Ja bym nie żarł, bo tam śmierdzi gównem, nie? Na pokazy. Zapraszam na pokazy. A jakie pokazy? No chłopie, korbanek. Panie, przyjechał. Czasu nie mam, na razie robotę robię. No chłopie, korbanek przyjechał. A co on tam... Jakie pokazy? Nowy nabytek. Czekaj, co ty... O czym ty gadasz, człowieku? No to chodź. No poczekaj, no... Kawałek mam tutaj do końca pole i przyjdę. Bo Jezu. To jeszcze poza odcinkiem zrobiłem? Kurczę... Przed odcinkiem, o! Przed odcinkiem, bo ogarnialiśmy sobie nie, przed chwilą, można powiedzieć, godzinę temu jeszcze, jak nagrywaliśmy do Ząbka. To co? O! Za 3 minuty wlatuje odcinek! A jak? To dobrze. Już jest zaplanowany, jest jakość HD, no. Już jest bardzo dobrze, 30 kwietnia, godzina 14.30 będzie opublikowany, zapraszam serdecznie. No. Znaczy, fajnie, znaczy, że mówię po publikacji. Widzowie to już widzą po publikacji tego filmu. Ale ja serdecznie zapraszam wtedy. No to ja też również serdecznie jeszcze raz zapraszam na odcineczek do Ząbka. I tak, poza odcinkiem musiałem kupić właśnie środek kwasnobójczy. Ale tak? Miałem troszkę mało pieniędzy. To kupiłem, tak czy siak kupiłem, bo tam zostało mi 9 tysięcy wtedy na koncie, ale za to miałem 3... 3... Jak to się nazywa? 3 te beczki, jak to się nazywa? Co? Mauzery. Mauzery, o. 3 mauzery miałem właśnie nawozu. Nawozu płynnego. I ten nawóz sobie. I ten nawóz sobie sprzedałem. Cena za jeden właśnie. Dalej wyleciało mi z głowy. Mauzer. Cena za jeden mauzer to jakieś 3000. 3200 dokładnie to było. Więc sprzedałem te 3 mauzery, to wyszło mi około 9600, coś takiego. No i mamy na koncie tyle, ile widzicie, czyli 18600. Także dość fajnie, taki ratunek, można powiedzieć. Pieniężny. Niedużo, bo niedużo. Musiałem dojść w Słonecznik, wjechałem, Matko Bosko. O, bardzo dobrze. Niech słońce. Strasznie ten Słonecznik. Trochę szybciej tu pojedziemy, bo tu przy miedzy, no to... 17 na godzinę. Także co? Co do odcinku w tym tygodniu, to sam pojęcia nie mam, jak to będzie wyglądać. Czy damy radę nagrać dzień w dzień, że na przykład był, czy nie da rady? Ale to wszystko wyjdzie w praniu. Raczej się nie da rady. Co? Bo ja akurat jutro pewnie będę cały dzień zajęty. Ale wieczorem będę dostępny raczej. No to może się coś uda jeszcze tam nagrać. Gorzej z wrzuceniem. Bo to u mnie, żeby wrzucić odcinek, to trzeba go nagrać albo o godzinie 10 rano. Gdzieś w godzinach porannych, żeby on był w jednym dniu. Oj, przepraszam. Albo na przykład trzeba go nagrać w dzień wcześniej, żebym ja go wrzucił, nie? Tak to wygląda. I cyk, wjeżdżamy na pole. Masz włączony ten? Harman Kardon? Subwoofer? No. No to dobrze. Pojedziemy sobie od tej strony. Prawdopodobnie trzeba będzie na nowo GPS-a ustawić, daj Boże, żeby nie, a jak oczywiście... Susio, zapraszam do mnie. Idę. Idę też do ciebie zobaczyć. Gdzie ty jesteś? Na polu 56. 56? 50, 53... A, tu! Ja idę gdzieś w tamte struny. A ten nowy nabytek. Panie, niżej te lance, bo kurna urywasz. Panie, niżej to daj. Kasper.
O, jeszcze niżej. O, ja się nie nauczył obsługi komputera. Jak widzicie, Kasper sobie tutaj pryska New Hollandem. Nie no, fajny zostali, powiem szczerze. Nowy nabytek mówisz, kurczę. Bajunia. Ale dzisiaj... Nie wiem, ja wczoraj ci powiem, jeszcze latałem z Salkim. Ty, Dawid, masz ten, też zawieszany. Co? Opryskiłaś, też masz zawieszany, nie? O, oczywiście, że tak. To wszyscy mamy zawieszane na razie. Ty też masz chyba zawieszany, co? Tak, ja mam zawieszany, bo mi na razie większego nie trzeba, po cholerę mi. Też niepotrzebnie pieniędzy wydawać. A pieniędzy, jak widzicie, no na razie za wiele nie ma. Także tak to wygląda. Powoli sobie tutaj ustawimy GPS-a. 7 na godzinę, prosto, prosto. Czy krzywo? Tyk, teraz powinno być elegancko. No jeszcze. O. No takie piąte, przedziesiąte, ale... O, teraz powinno być dobrze. O, jak widzicie, prościutko nam się ustawił GPS, więc bajunia, nie? Ile mamy minut odcinka? W tym momencie mamy 16, także tam. Jeszcze można do 20 minuty sobie podziałać, albo jeszcze nawet dłużej, tak, bo to oprytki pójdą dość szybko. Z tego powodu, że mam tylko dwa pola. Dokładnie pole numer 200 i pole numer 115. Nie siałem więcej rzepaku, bo tak stwierdziłem, nie będę siał. I co? Pszenica ani jęczmienia w tym sezonie nie będzie. Prawdopodobnie może się uda w następnym. Na wiosnę. Chodzi mi, że na wiosnę zasiać. Ale to się jeszcze zobaczy, bo na razie to mi brakło pól na to wszystko. Jak fajnie się składa, co mi? Co jest to? Jakieś Tutaj sąsiad, co ty tu masz tutaj pod spodem? Co? Co ty tutaj masz na polu? A to jest soja? O, łubin. A, łubin suja, matko bosko. A co? Nie, no tak patrzę, bo co to jest? Czy źle wygląda? Nie, to są pieniądze, sąsiad. Ogółem widzowie, dostałem plotka. Co? Plotka dostałem. Klocka. Klocka. Nie będę wcinał. Myślałem, że klocka. Także no, widzowie. Jak to wygląda nagrywanie odcinku? W trakcie jedzenia. O. Chodź za mną. No właśnie, chłopaki, co wy dzisiaj robicie? Ja? Opryski. Opryski. A, jeden i drugi opryski. A, wielkie przygotowania na kiszonkę. Co chciałem? Bo chłopaki postawili się szklarnie z powrotem. Tak. No chodź, zobacz. A to? Ale co, ty mi dajesz kluczyki, czy to? No hopy, no bo oni wzięli tą skarmę, bo coś tam musieli wykozić u kogoś, nie? O, i jak ty go dołeś, że hopoki jadą z skarmią, nie? No. No to oni do Kaspra jechali mu podstawić. A ty, no, no stoi na polu. Stoi pod polem. Ty, kurde, warioty są, nie? Że im się chciało. Ale nic, no. My się zajmujemy swoimi obrazami. Czego składa ten opryskiwacz? Tak, tak, ja widziałem. To jest... O, aktualnie widzę. Fajnie się rozkłada, jak taki typowy... No na kołach opryskiwacz tak samo się właśnie rozkłada. Do góry się wysuwają te lance, tak. Potem na boki. Hamuluj. Także tak to widzę, wygląda. Robotka powoli idzie. I tak nie mam dużo tej gnojowicy do rozlania. Tyle ile rozleję, to tyle rozleję, nie? Naprawdę? Naprawdę. Aktualnie zaraz zobaczymy, ile będziemy mieli po zatankowaniu tej beczki. Łe, trzeba uważać, bo to... Ja mam z przodu obciążnik? Nie mam. Dobra, teraz pokazuję ile.
Gnojowica 31 800. Także jeszcze te dwie beczki. Ej, czekaj, stój. Wysiądź. Ja? Nie. Nie. Chłopaki tam jakieś, nie wiadomo co robią. Łe. Także widowie, my sobie lecimy. Ostatnią pewnie beczkę, albo przedostatnią, jeszcze się za chwilę zobaczy. No, chłopaki coś tutaj kurde działają. Nie wiem co. Dobry? Wy co tam się po krzakach chowota? Dzień dobry. Dzień dobry. Hachmyństwo. Zdjęcia pstrykają, matko bosko. Przecież ja nic złego nie robię. Nie twoje. Ta? Swoje? Teraz wysiądź, teraz wysiądź. O mój Jezu. O panowie. Tego gdzie wciągło? Dobra, jadź. Także działamy sobie z robotą. Cały czas. Jakieś zajęcie jest. Nie wiem, czy będziemy na następny odcinek do zamka przebijać. Prawdopodobnie będziemy. To nie Dawid? No, nie wiem. Ty, a ty będziesz robił siebie jęczmienia czy coś? Nie, bo nie mam pól. Ha, w tej samej sytuacji jest co ja. No, nie mam pól, ale chcę jakieś te... oborniki, gnojowy. Znaczy ja mam pola, powiem wam widzowie, mam pola. Tylko... poświęciłem pola na droższe uprawy, czyli typu soja, rzepak, owiec. Z owsa tak samo słomę zrobię, nie? Więc bezproblemowo. Zrobię sobie słomę i słomę będę miał, także nie mam się co o słomę bać, kupował jej nie będę. A soja czy rzepak, również jak i owiec, pójdzie wszystko na sprzedaż. A pieniążki z tego będą bardzo ładne, mi się wydaje, bo... soja jest po 4000? 4000 jak chyba to, dobrze coś, kojarzę. Coś takiego. No, strasznie ładne ceny. A to z tego powodu, że mamy teraz poziom łatwy. Ja już wam mogę pokazać nawet. Proszę bardzo, to jest tu. Trudności gospodarcze łatwy. Więc ceny są teraz, jak widzicie, no aktualnie są nie najlepsze. Ale maksymalnie jest po, pszenica jest po 1200, a była po 700, 800, jakoś tak. Owiec w tym momencie będzie maksymalnie no to 2000 prawie. Także no mega cena. Kukurydza. Kukurydzę sprzedamy za 1400-1500. A soja no to sami widzicie 3700. Maksymalna cena. Także no... 3700, no prawie 4, nie? A za rzepak 2100. Ceny są dużo lepsze niż były. Także ja się z tego bardzo, ale to bardzo cieszę, bo przynajmniej ta seria pójdzie teraz do przodu. A seria gospodarze też będzie się rozwijać, ale ona będzie szła takim tempem jak teraz Bambry do tej pory. Także nabytki będą, ale nie często, a tak właśnie na serii Bambry chcemy tak zrobić, że mniej więcej rozwijanie się na tej serii było co odcinek, czyli do mnie jakaś akcja to nowy nabytek albo coś. Coś tego typu. Dokończ. A, dobra. No, już? Mówić. Nie zrób tego błędu co ja, czyli nie powiedz co było w aktualizacji, co się działo. A, czyli mam powiedzieć, czy nie powiedzieć? Na odcinku, no właśnie masz powiedzieć, że masz nie zrobić tego błędu co ja. No dobra, ale ja to mówiłem na Let's Playu. Tak? No. A, bo ja Let's Play nagrywałem przed aktualizacją. Tak? Ty, najlepsze jest to, nagrałem Let's Play, rzuciłem. No. Nagrałem Let's Play, wrzuciłem i jak wrzuciłem, to aktualizacja się wskoczyła. No widzisz. No. No ale mogę jeszcze raz nawiązać co do tego update'u. To, że istny tragedia. Tragedia. Ale my jesteśmy aktualnie bardzo zadowoleni, bo na serii właśnie Bambry, jak widzicie, nic się nie dzieje. Wszystko jest ok, tak jak powinno być. Żadnych tam w odległości dalekiej nie ma białych cieni czy coś tam byle czego.
No po prostu jest bajka, nie? Bo ta mapa jest. Chyba nie ma wgranej tekstury 360, Nie ma, nie ma. czy jakoś tak. I to jest głównym problemem tego wszystkiego, że tak się dzieje. A na serii, na mapie połowa, jest update. Wyszedł update, który raczej pobierzemy i będzie to wszystko no działało ja już tak jak. No ja będę musiał pobrać dopiero. Wyszedł tam update, w którym będziemy sobie właśnie. Znaczy no. Który poprawi to wszystko, że będzie działało tak jak trzeba. No Giant, jak to Giant, zawsze coś popsuje. Więc tak to wygląda. A za wiele poprawek to ja nie widzę przez nich zrobionych. Sąsiad. Co? Ile masz minut odcinka? 25. A. Bo ja idę na obiad. A, no to ty idź na obiad, a ja sobie zostawiam Masaja na polu. Przepraszam was bardzo, bo zazwyczaj Masaja nie zostawiam na polu, może mi ktoś nie ukradnie kluczyki z wziął. Ale ja idę po właśnie Jonathana. Nie da odpalić go szybko. Jeżeli czoki, bym nie widzę. Nie powrócił do końca odcinka, to życzę wam miłego oglądania. Trzymajcie się i cześć, ale może będę. No, także tutaj widzicie, no, jak słuchaliście Zumbka, no to macie od razu pożegnanie w razie W. Żeby nie było, że na koniec odcinka się nie pożegna. A my jedziemy sobie na pole. Pole z rzepakiem, mamy dwa pola. Podniesiony, mam podniesiony. Jeszcze wam to pokażę. Pokażę wam pryzmę. Ty jedziesz po gaskacz, czy co? No tak. Jak widzicie, tak pryzma wygląda, zakryta, tutaj prawa strona trochę mniej jest nasypane, bo już nie było to sypać, a tutaj lewa jest troszkę więcej, więc mogliście to widzieć jeszcze w ostatnim odcinku, już sam nie pamiętam, czy zakrywałem to na odcinku, czy nie. Także co, my wsiadamy i jedziemy. Jak uda nam się wszystko oprytkać i jeszcze będzie chwilę czasu na odcinka, no to sobie zjedziemy Masajem na gotwę, żeby tam nie stał. O, widzę, jedzie też Kasper. Będziemy jechali za nim, tylko Kasper, ile ty jedziesz na godzinę? 53. A, 53, no ja jadę 41. Ja ci ucieknę daleko. Łe, kurczę. Dostałem kawę. Kawę, cappuccino, coś tego typu. Więc dlatego nie mogłem nic mówić przez chwilę. Ale jedziemy. No Kasper tam poszedł jak strzała, no bo on te 53 na godzinę jedzie, więc bajunia. Na które pole jedziesz? No pierwsze pojadę na 200, na to największe. A to w sumie jeden czar, gdzie ja pojadę, nie? Bo i tak opryskam jedno i drugie. A ty jaki masz oprysk? Chwastobójczy. A chwastobójczy od czego? Od Helma. No. Od Cortewy nie brałem, bo tam chciałem przetestować innym, czy to zmieni coś w ogóle. W tamtym sezonie Corteva dobrze działał, ale też można popróbować ten. Albo ja dobra, pojedziemy powiem, sobie ja na 115. W tym sezonie brałem Cortewę, ale zobaczę, jak następny będzie. No, bo są dwa rodzaje, Helm i Corteva. Porteva jakoś tak, więc no mamy 24 metry tutaj szerokość. 24, ja mam dobrze 21. Mówię? 24 to ono też kosztuje, ale dobra. Okej. A i co jeszcze dodaliśmy? Dodaliśmy moc ścieżek, ale nisko. Dodaliśmy moc ścieżek, żeby można było siać sobie na ścieżkach. Rzepaku nie posiałem na ścieżkach, ale możliwe, że na wiosnę będę wszystko siał na ścieżkach. To jeszcze wszystko okaże, bo w ścieżkach fajna robota jest. Jeszcze teraz jak mam na 24 metry opryskiwacz, nie na 15, to ścieżki będą całkiem inaczej wyglądać. Będzie ich mniej po polu, to jest na polu, znaczy się będzie mniej tych właśnie ścieżek. To jest też dobrze, ale to bardzo fajnie wygląda, a na przykład bym se mógł tak osiedzieć tutaj w środku i nic mnie nie obchodzi, co tutaj z tyłu jest, jedynie czy lance się nie pozapychała albo coś. Także wie ta. Zrobimy sobie tutaj przejazd jeden. Później teraz sobie pojedziemy na następne pole. Nie będę kończył tego, potem sobie to pole dokończę po
jak będziemy wracać. Szkoda, że nie ma w tych opryskiwaczach takie coś, że o, on się tak złoży, tak jak teraz, o, w tym momencie. I nie może pryska na taką szerokość, nie? O, Kasper, kurde, widzę, że podglądo. Dobry. Dobry. A my sobie jedziemy. No ładnie Hardy wygląda z tym żądligiem. Hardy ładnie, no. No. Miałem chęć Dojta podpiąć do niego, ale tak, Dojt ma co, Dojt stoi sobie przy czym innym. Jak ci powiem, jakbyś miał sprzedawać tego John Deere'a albo coś, jakbyś ładowarkę kupował, na przykład. No bo to Hardy chyba z Deutschem tak nie za bardzo by wyglądał, ale nie wiem. No, nie wiem, nie patrzyłem jak to wygląda, Hardy z tym Deutschem. Bo z John Deere'em ładnie wygląda. No bo John Deere to jest taki mniejszy ciągnik, ale prawdopodobnie nie będę sprzedał ani jednego, tylko zostawię, nie? A się jeszcze okaże. No. To pole mi się bardzo podoba, bo ono jest dość spore. I krzykęte, jak widzę. Ten poprzeczniak jest taki, wiesz? No. Ten poprzeczniak, bo tutaj jest... trzeba uważać, bo tutaj sąsiad ma... krzoki. No to jest dzierżawa oczywiście nasza. Ale to pole mi się bardzo podoba, bo... przyjemnie to... się pryska i też ładnie to wygląda z tego, co tak patrzę. I sobie wyjdziemy trochę na jakiegoś sąsiada buraki, ale to raczej się nie obrazi. I co? Ustawiamy sobie GPS-a. John Deere ma oczywiście GPS-a, więc można się pobawić w takie coś. I cyj. Ustawiamy się lino prosto, żeby jechać. Mijaków nie robić. Trzeba bardziej do lewej strony. Bo tu widzę przymiety, to są straszne chwasty. O, i teraz powinniśmy jechać bardzo dobrze. Cyk. No jakoś tam będzie, opryskamy wszystko fajnie. Więc co, my sobie działamy, mamy 32 minuty odcinka, więc bardzo fajnie. I pryskamy. Zazwyczaj opryski rzepaku w tym sezonie to jest pierwszy raz na moim właśnie gospodarstwie. A dotychczas robiłem opryski albo pszenicy, albo właśnie jęczmienia. A teraz przypadło na opryski rzepaku, więc super sprawa. Przynajmniej było tak wcześniej, że w czasie koszenia kukurydzy na ziarno robiłem sobie te opryski. Bo mój sąsiad mi kosił tą kukurydzę na ziarno, a teraz ja nie będę miał czasu na opryski. Chociaż tak czy siak bym je zrobił, jakby trzeba było. Ale... ja będę siedział w kombajnie teraz w tym momencie, nie? A pszenicy nie będę pryskał, bo nie mam co. Poświęciłem właśnie pola na rzepak i na właśnie inne uprawy, takie droższe, żeby coś zarobić. Także tak to wygląda. Pojedziemy sobie teraz what tutaj, tędyło. Tak jak nam GPS pokazuje. I cyk, robotka idzie, jak widzicie, no. Jak się ma sprzęt, to idzie momentalnie. Znają życie. Jakbym miał wcześniejszy ten opryskiwacz, ten 15-metrowy krukowiak, to musiałbym go ze dwa razy tankować na tym polu. I jeszcze do końca odcinka bym raczej tego pola nie zrobił. Także wiecie. Nie no, fajny sprzęt. Podoba mi się, powiem wam. Opryski to też super sprawa, tylko jeszcze bym się cieszył, jakby te ścieżki były, nie? Ale to już swoją drogą. Jak wam się podobają... Do ujęcia nagrywać. Co? Do ujęcia robić. Kasper nagrywa. Tak. Dobra. Tutaj sobie pojedziemy. Nawrócimy się. Pojedziemy sobie w drugą stronę. Okej. Okay. I tak.
Ty już, Kasper, zrobiłeś swoją robotę, co miałeś zrobić? Tak. Ue, to fajnie. O, tutaj młodego u mnie możecie słyszeć, się wydziera. Ale... nic na to nie poradzimy. Dwanaście na godzinę, tak w miarę szybko się jedzie. Powiem wam, że prędkość bardzo podobna jak w realu. Bo ostatnio nagrywałem sobie też opryski, no ostatnio, niedawno. Nagrywałem sobie opryski właśnie na drugim kanale. I też właśnie prędkość była bardzo podobna. Jak ktoś chętny, to zapraszam na mój drugi kanał, Rodzim Podkarpacie. Tam są wrzucane filmy z reala. I też możecie oczywiście dostawić subika na drugim kanale, jak i również na tym kanale, bo jeśli chodzi właśnie o rozwijanie się kanału, to straszliwie to stanęło. Tak bardzo, bardzo mocno. Jak fajnie szło, to się właśnie szybko skończyło. Ale będziemy chcieli może w tym tygodniu jak najbardziej poszaleć tymi odcinkami. Nie wiem jak tam MST, bo oni też tam może będą wrzucać, może nie będą wrzucać. Także jak nie będą wrzucać, to zapraszam oczywiście do nas na oglądanie, nie? Ja też bym chciał zaprosić. O, tak jakby. Widzisz, przyszedłeś na samą końcówkę, można powiedzieć. Tak? O. 36 minut mam dopiero. O, a sąsiad, a co tam jesz? Ja? No. Pyszności. A weź tam widzów podkuć może, no co dobrego masz? Placusek z łodziutkim nadzieniem. Widzowie, a ja mam i galaretką. Co masz? Pepsi mam. O. Pepsi? Ja sobie może dzisiaj kiebaba zamówię wieczorkiem, ale to... A ja miałem wczoraj. To zobaczymy, jak mnie chęci najdą. Dawno nie jadłem ani nic. Ja miałem wczoraj. O, widzowie, piszcie, czy grilla robicie na majówkę. A, właśnie. O to też się nie zapytałem. Grille fajna rzecz. O, zobacz, już dwa komentarze są. A, nie, tak? Dobry. No. Gdzie to masz wzięcie? Dobra, trochę tam jakiemuś sąsiadowi kukurydę przy tego jemy. No, ale nic nie poradzi. To moja. Moja? No. To nic się nie stanie. Bej dobrze. I tak to właśnie wygląda. Przepiękna sprawa na tym polu dużym, to opryski to jest coś pięknego, nie? No robotka idzie. Zadowolony jestem mega. Tego co tutaj się dzieje. I tak, pojedziemy sobie jeszcze dokończyć tamto pole. Złożymy sobie opryskiwacz. Pojedziemy sobie dokończyć tamto poletko i będziemy sobie kończyć odcineczek, bo już mamy blisko końca. Składanie tego opryskiwacza też jest bardzo fajne. Kacper ma całkiem inne składanie. Ty, Kacper, ile ty masz metrów w tym swoim opryskiwaczu? 21. 21? Tak. Łe, to masz mniej niż ja. O 3 metry. A ile kosztował? 20 tam 2000? A. Ile? Łe. Tylko 22 tysięcy. Jak 22? Nie, 22. Oszukałeś, sąsiad! Mój 28 kosztował. 22? Ile? No 22, rzeczywiście, a mój 28 kosztował. Ale twój, no to chłopie... Aha, bo twój jest dużo mniejszy. Ty, ale czaisz, że mój kosztował 34. Tak, a tyle samo powinien zapłacić, co ty. No mniej więcej. No, trochę mniej, on powinien zapłacić około 20 coś. 30 najlepiej by było. Dobra, niech mu będzie, tak? Ale chłopak może wybrał taki model, że był taki tańszy. I no, dobrze zrobił. Nie wiem, nie. No nie zrobił dobrze, mi się wydaje. Kurde, co ja robię? Nie no. Tam się cicho. Dobrze. Ja tu niby pryskam, a tu nie pryskam. Hej, winy. Także co? Dojedziemy sobie do końca. I mamy... W tym momencie mamy...
39 minut, 39 sekund. Więc w miarę dzisiaj robotę zrobiliśmy. Niedużo, znaczy dużo, moim zdaniem jest dużo. Także fajny odcinek wyszedł. Myślę, że wam się spodobał. Napiszcie komentarz, co o takich fajnych rzeczach sądzicie, o czym gadałem w odcinku. No i właśnie tego Procida, co graliśmy sobie dzisiaj, też będziemy pewnie używać. Zobaczymy, tam może sobie poprzestawiamy co nieco w tym modzie, bo tam Jankus, widziałem, robił poradnik na ten temat. Chyba Jankus, coś takiego, no. I tam mniej więcej, że będziemy wiedzieć. Jankus? Jankus. Także co, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Opryskiwacz mi się składa. Zostawcie oczywiście lajkensa oraz subskrypcję na kanale, bo niech się zacznie coś wreszcie dziać. Możecie sąsiady pożegnać. Ja się kłaniam nisko, aż po same pi, co, nie wiem, co. I do zobaczenia. Tak jest, a Kacper? Nie, nie wiem. To się dowie. No, także ja też się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego odcineczka. Na razie, cześć.